Walczysz ze snobizmem, bo? Jest to nienaturalne. Jest to absolutnie jakiś sztuczny twór i jedna z przejawów pozerstwa też, którego nie cierpię. Ale to nie chodzi tylko o muzykę, bo snobizm mamy obecny w każdej dziedzinie, literatura, film. No, przecież nie możesz powiedzieć, byłam na Mission Impossible 7 and it was cool. Tylko musisz powiedzieć, że byłaś na albańskim filmie w ramach festiwalu trzydniowego, na którym siedziałam w kinie. Tak, od rana do nocy. Muszę jeszcze to przetrawić, bo muszę o tym pomyśleć, bo bardzo mnie to dotknęło. No spoko, świetnie. Chciałabym, żeby ludzie śmiało mówili zarówno, że nie wiem, podobało, nie podobało im się Mission Impossible, bo to jest takie kino w takim kontekście. I nie pozowali, że nie, oni tylko niszowe. To mnie denerwuje, że... Faktycznie, masz rację, tak jest. Z książkami też tak jest, ja to bardzo oczywiście, często obserwuję. Oczywiście, nasza snoblistka, którą bardzo cenię, przepraszam, ukradłam ten termin od pana Krzysztofa Maja z YouTube'a, ale bardzo mi się podoba. Snoblistka, no trochę tam poleciała w zeszłym roku, ale no wybaczam, no bo lubię jej książki, ale no tak, no to nie jest mój świat, to nie jest mój klimat. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.